Siemanko ludziska, witam was w kolejnym już czwartym odcinku z Rail Frenzy. Dzisiaj lecimy dalej, kontynuujemy przygodę, zobaczymy co nas czeka. W poprzednim odcinku upgrade'owałem wszystkie wagoniki, które tutaj miałem, wykorzystałem wszystkie girsy, więc lecimy, zobaczmy następną mapkę, gdzie to będziemy kontynuowali naszą przygodę. Okej, lecimy przez wielkie góry, bym powiedział, także musimy się przez to wszystko przebić. Jak najszybciej stawiam tutaj kilka torów, żeby miał troszkę czasu, żeby to ogarnąć. No i zabieramy się do roboty. Najpierw może te drzewka tutaj rozwalimy, żebym miał swobodę ruchu, a teraz gdzieś tutaj. No i ja oczywiście polecę po prostej przez tą górę wielką, tylko tutaj troszkę miejsca sobie zrobię, żeby mieć materiał na budowę tych torów. Jednak jak pójdziemy po prostej, najmniej torów zużyję, a gdzie będziemy musieli skręcić potem, no to się okaże, jak już będziemy tak daleko. Tak. Tutaj wiaderko sobie może przeniosę gdzieś tutaj. O, niech sobie stoi. I weźmy sobie kilof. Rozwalmy tutaj troszkę, żeby przejść na drugą stronę, zobaczyć jak daleko będziemy, albo jak daleko, może nie, jak bardzo będziemy musieli skręcić. Tory się kończą. Ej, Tenrix, tory się kończą. Halo, chłopie, hamuj. Dobra, widzę, że się kończą, ale trzeba tutaj ogarnąć szybciutko. Dobra, myślę, że na spokojnie rozwalę, zdążę dojść do tych torów i zebrać i postawić kolejne, mam nadzieję. Dobra, lecimy. Cak. Raz, dwa, trzy. O, dałem radę to zebrać. Dobra, no to od razu będziemy ładowali tutaj. Niech budują następne. Okej, okay, pięknie. Pewnie skoro miałem ostatnie, ostatnie tory, chciałem powiedzieć. Pewnie jako, że miałem ostatnie drzewo, nie, ostatnie tory, tak, faktycznie, ostatnie tory w ręce, to udało mi się tutaj postawić i zamienić na kamień, ale jakbym miał więcej ich, to ciekawe, czy to by też wyszło. Dobra, tory, proszę mi dać trzy tory, stawiamy dalej, bo coś to tak szybko idzie, nie wiem, czy to widzicie, bardzo szybko to idzie. Materiału nie mam. Tutaj przejdę, ale na drugą stronę już nie. Ale dobra, tutaj mam dużo drzewa z dołu, więc nie powinno być tak źle. Czemu ja pusty przebieg robię? Nie. Tutaj. O, właśnie. Dobra. Tutaj mamy zebrane. Drzewo tam do góry zostało. Szkoda tego nie wykorzystać. Tutaj trzeba ugasić szybciutko. Pragnienie mojej lokomotywy. O kurczę, tutaj będzie problem, potem będę musiał z góry przechodzić, żeby wodę zebrać, widzicie to? Dobra, kilof, chodź tu. Szybciutko tutaj rozwalimy, punkciki dostaniemy, gir tak zwany. Dobra, po prostej mamy cały czas, widzę, chyba cały czas, tak? Czy lekko trzeba będzie skręcić? Zaraz sprawdzimy, czy trzeba będzie skręcić, czy nie. Weźmy jeszcze siekierkę. Siekierka, przejdziemy tutaj szybko, zanim ten pociąg tam się wykolei. Mam nadzieję, szybkość mamy lepszą od pociągu. Dobra, jest bardzo dobrze. Dobra, gitarka, zostawmy tą siekierę tutaj. Idziemy drzewo sobie zanieść i bierzemy kolejne tory. Nie no, pięknie to wyszło. No tak jakbym miał to wyliczone, no. Tak jakbym to miał wyliczone. Ja tam widzę drzewo zostawiłem z drugiej strony. Ej, chciałem to zebrać i zostawiłem w końcu. Masakra. Jak ja tak mogę? Dobra, cak. Tutaj widzę już powoli nabieramy kolorów. Dajcie mi to drzewo. Dobra, trochę narobiłem tych torów. Troszkę ich narobiłem. Brakuje mi drzewa, ale ogarniemy. Zaraz. Zaraz ogarniemy, tylko najpierw musimy się przedostać na drugą stronę. Tak jest, dobra. Tutaj nie będzie problemu zbytnio. Przedostaniemy się na spokojnie na drugą stronę. Tutaj jeszcze wrócę, żebym mógł przechodzić bez problemu. Tak. Dobra, jest. Teraz może zbiorę najpierw to. O, właśnie w ten sposób. Drzewa trochę natnę. Raz, dwa. Szybko. Zostawmy to tutaj.
Idźmy szybko to zrobić. O, musimy zgasić pragnienie. Ugasić pragnienie. Jest, dobra, złapane. Nie, tam nie przejdę. Muszę tutaj. Nie, nie mogę. Muszę tory postawić. A. Tutaj dajmy i tutaj dajmy. Idę po wodę. Troszkę jestem w plecy z materiałem. Chociaż chwila, tutaj jest drzewo. Tutaj jest drzewo. Wodę mogę już chyba zostawić tutaj na tyłach. Nie będzie mi potrzebna. Tutaj mamy to. Szybko budujcie. Dobra, coś tam budują. Szybciochem. Następne. Kamień tutaj dajemy. Bierzemy tory. Stawiamy tory. Bierzemy kamień. No i tak w kółeczko. Pięknie. Dobra. Ej, nie. Bierz tutaj. Kładź to tutaj. Mamy trochę drzewa jeszcze nacięte. Raz, dwa i trzy. Dużo łażenia. Nie wiem, czy to mądre, żeby tak łazić w kółko. Cak. 6 wystarczy chyba. To dobra, to się przyda, ale zaraz. Tutaj musimy to wziąć. To musimy wziąć. Gdzie ja jestem? Raz, dwa i na razie zostawimy tutaj. Szybko jeszcze materiał położymy tutaj. I tutaj. I to jeszcze damy tutaj. Czy ja jeszcze mam gdzieś jakiś materiał? Tutaj coś leży. Okej, 3 sztuki, dobra. To tylko drzewa mi brakuje, 1 sztuka. Będę miał full. Szybko. Dobra. Jest full. Szybko. I mamy to! Jej! Dojechałem! Było ciężko, ale dojechałem. Materiał mam pełny, więc nie jest tak źle. Dobra, teraz bym mógł upgrade'ować materiał. Dajmy materiał, bo aż tak daleko nie chodzę tutaj, więc jest ok. Na razie tej reszty, albo dawać tą resztę już. Dobra, zabuduję to. Tu jest materiał, więc to dajmy to tutaj i to damy na sam koniec chyba. Mam jeszcze punkty, nie mam już punktów. Dobra, no to lecimy dalej. Lecimy dalej, kolejna mapka. O, Houston, mamy problem troszkę, Mam nadzieję, że tutaj nie będzie wody. Okej, nie ma wody. Czy ja zdążę to ogarnąć? Szybko. To mnie troszkę zaskoczyli. Dobra. W sumie to możemy dać tutaj. Czaki. Dobra. Kilo, szybko. Przejdziemy na drugą stronę. Polecimy prosto. Mam nadzieję, że to rozwalę za ten czas. Mam trochę jeszcze tych torów, więc nie powinno być tak źle. Gitara. Tory. Nie to. Ty zostań tu. Dobra. Kurczę, drzewa mi będzie brakowało zaraz. Drzewo, woda, wszystko. Stawiaj to. Dawać mi ten kilo. Szybko rozwalamy dalej. Tam widzę złote drzewa do góry. Dobra, tutaj jeszcze kawałek. Tu będę musiał mieć przejście do wody, bo jak do wody nie będę miał przejścia, to będzie masakra. Tutaj możemy to zostawić. Idziemy po siekierkę. Dobra, ciebie ugasimy. Szybko. Dobra, stawaj tutaj. Siekiera! Szybko drzewo rozwalamy, jak najszybciej. Tutaj po blisku załadujemy, zaraz zrobimy nowe tory. Szybciutko. No i róbcie nowe tory. Zobaczmy, jak to tutaj będzie teraz wyglądało. Nie dam rady pewnie odstawić. Dam radę? Okej, dobra. Nie dałem rady tak, jak myślałem. Dobra. Po na bok? Nie, to możemy już załadować. Zbudować kolejne tory. Dobra, nie jest tak źle. Ogarniamy. I znowu po prostej będziemy szli. Okej.
Dajcie mi tą siekierę. Budujemy, budujemy, budujemy. Tam muszę iść po ten złoty do góry. Dobra. I idziemy do góry. Dobra, będzie dobrze, będzie dobrze. Damy radę. Tu jest po prostej, cały czas prosta droga, więc będzie tylko dobrze. Trzy punkciki będą. Tutaj są trzy złote drzewa. Ściąłem to, ściąłem, dobra. Więc będą trzy ładne punkciki. Czwarty za. O, chwila, chwila. Players must dash at least 100 times. Powiem szczerze, nie wiem o co chodzi. Nie wiem o co chodzi, zupełnie nie wiem o co chodzi. Must dash at least 100 times. Ciężka sprawa do zrobienia, bo nie wiem o co chodzi. Dobra, i nie wiem gdzie jest moje wiadro. Ktoś widział moje wiadro? Powiedzcie, że nie zostawiłem go gdzieś tam z tyłu. Proszę. O, złapałem je. Dobra, teraz mamy taki mały problemik, że wiecie co, że kurczaki, nie mam dostępu do wody, a nie, jest tam gdzieś dostęp do wody daleko, więc muszę szybko te tory zrobić, muszę szybko skończyć, więc czym prędzej kończymy. Tylko potem będę miał lekki problem. Raz, dwa, trzy. Dobra. Zbierajmy szybko ten materiał. Nie, nie tu, nie tu, nie tu. Nie, zostaw to. Zostaw te tory. Dobra, mamy dwa tory już tutaj przygotowane. Trochę nie wyszło tak jak miało. Nie wyszło tak jak miało. Tutaj jeszcze drzewo zostawiłem. Aj, 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 aj. Dobra, troszkę drzewa jeszcze potrzebuję, więc postaram się to ściąć, żeby zapełnić to wszystko. No tory tutaj mam już ustawione dwa, więc więcej mi nie trzeba. Raz, dwa, raz, dwa. Dobra, raz, dwa, trzy. Tak, raz, dwa, trzy. Szybko, szybko. Szybciutko, szybciutko. Zdążymy jeszcze coś? Chyba tak. Trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dobra. Ej, ja w ogóle zamiast się tym zajmować, to ja może bym się zajął tutaj z tyłu. Tutaj wycięciem tego. Nie, kilo potrzebuję. O kurczaki. Dobra, to już jest, znaczy może nie przegrane, ale za dużo tutaj nie zrobię. Dobra, jeden musi wystarczyć. Musi wystarczyć. Dobra, udało się przejść kolejną część, zdobyć troszkę punkcików, więc upgrade'ujmy, co by tutaj upgrade'ować? Mamy 4 punkty, więc weźmy to. Weźmy to, upgrade'ujmy tutaj. No i mam jeszcze 2 punkciki. Mogę postawić jeszcze jedną część tutaj, więc ja postawię, może wiecie, będzie więcej torów. Nie wiem, czy je będę wykorzystywał, bo będą tak daleko, ale będzie. Będą mogły być wykorzystane. Dobra, gdzie jest Kilof? Kilof, Kilof, Kilof. Muszę iść do przodu. O kurcze. No nie, 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 nie. Szybko, 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 bo jak on zaraz ruszy, to będzie po mnie. No właśnie, już rusza. Już rusza. Dobra, muszę stąd wyjść szybko, kilo złapać i przedostać się na drugą stronę, żebym miał tu drogę ucieczki. Dobra, jest droga ucieczki. Teraz tak, to weźmy z drogi. Bierzmy szybko kolejne tory. Robi się, no... Trzeba przyspieszyć teraz i to strasznie. Tym bardziej jeszcze muszę iść po wodę, bo moje wiaderko jest puste. Więc szybciutko tutaj. Działać, działać. Raz, dwa, dobra. Teraz... Nie, 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 ja nie chcę tego. Daj mi tory, 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 tory. Wiaderko, kurczę, torów to ja już dużo nie mam. Dajcie mi to. Nie, nie to w sumie.
Dajcie mi to. O, właśnie. Tutaj. Drzewo. I kładziemy kolejne tory. Raz, dwa, trzy. Kurczaki, kurczaki. O kurczę, tam będę musiał jeszcze przez wodę przejść. Masakra. Masakra, jestem w plecy z materiałem. A! O kurczaki. O, i grzeje się lokomotywa. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Chwila, ja już tutaj nie mam kamienia. A! Lokomotywa się grzeje. Szybko. Woda, woda, woda. Dobra, nie mam kamienia. To też nie jest dobre. Nie mam kamienia. Dajcie mi kamień. Dobra, troszkę więcej kamienia jest. Tory, 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 tory. Raz, dwa, trzy. Trzy, dobra. Teraz troszkę drzewa. Pięknie. Dajcie mi z powrotem mój kilof. Gdzie jest tutaj siekiera? Dobra, już widzę siekierkę. Dobra, tam muszę w górę lecieć gdzieś. Oj, 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 oj. Drzewo, 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 dużo drzewa. Dużo drzewa. Bardzo dużo drzewa jest potrzebne teraz. O kurczę, bo muszę się przedostać też przez wodę. Ej. Drzewo, drzewo, szybko, szybko, szybko. Torów, nie wiem ile ja tam mam torów na zrobionych już. Ale to może być mało. A, szybko, nie. Dwa są tylko, o kurczaki. Dobra, szybko. Jak to teraz puścić? Raz, dwa, trzy. Może w ten sposób? Kurczę. Kurczę, kurczę, kurczę. Kurczę pieczone. Dajcie mi drzewo, dajcie mi drzewo. Tutaj, tutaj, no tutaj muszę to rozwalić na szybkości. Teraz tak. Nie, 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 proszę. Mamo, 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 szybko! Bucket mi się tutaj zniknie. I tory mi znikną. No, 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 no. Nie, czemu mi się rozwaliło? Nie. A ja miałem tyle torów z tyłu. Aj. Niestety nie udało się. Game over. Udało mi się zrobić 4500 złota 459 expa. Okej, jestem w lobby. Na dzisiaj to będzie tyle. No niestety nie udało się, ale bardzo fajna gierka. Spróbujemy jeszcze jedno podejście w najbliższych odcinkach. Także w dzisiejszym to już tyle. Dzięki wielkie, że byliście. Dzięki wielkie za oglądanie. Zostawcie jeszcze subika pod filmikiem, jeżeli tego nie zrobiliście. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!